Hej, chcecie usłyszeć o moim najbardziej emocjonalnym przeżyciu? Może na przykład o tym, jak pierwszy raz się zakochałem, albo o koszmarze, w którym morduję człowieka. To nie są informacje przeznaczone dla opinii publicznej. Wierzę jednak, że Was zainteresowały. Z drugiej strony, gdybym teraz zaproponował Wam wyjaśnienie teorii cykli koniunkturalnych okiem Austriaków, bylibyście zapewne mniej niż zachęceni. Pojawia się więc pytanie, skąd to nasze absurdalne przywiązanie do emocji? I dlaczego to właśnie one mają decydować o tym, co jest dla nas fajne, a co nie? Ostatnio opowiadałem o koncepcjach myślenia i podejmowania decyzji przez człowieka. Doszedłem wówczas do wniosku, że schemat zaproponowany przez Davida Hume'a, jakoby emocje poprzedzały myślenie, był słuszny. Pojawia się jednak pytanie, jak w szczegółach wygląda ten proces? Co takiego potrafi na ten temat powiedzieć świat naukowy? I czy uda nam się na bazie tych rewelacji odpowiedzieć na pytanie, czy emocje naprawdę są nam niezbędne do budowania zdrowych społeczeństw i relacji międzyludzkich? Cóż, przyjrzymy się kilku eksperymentom, które rzuciły nieco światła na mechanizm oceniania świata przez człowieka. Zacznijmy od koncepcji afektu, a więc przypływu niewielkich pozytywnych lub negatywnych odczuć, które determinują nasze nastawienie do innych osób, idei czy koncepcji. Nie są to koniecznie emocje, choć dostatecznie silny afekt może się przerodzić w uczucie bólu, czy na przykład szczęścia. Samo pojęcie pochodzi z XIX wieku i sformułował je Wilhelm Wundt, uznawany za pioniera psychologii eksperymentalnej. My jednak przeanalizujemy eksperyment psychologa społecznego Roberta Zająca, który niemal 100 lat później przywrócił te koncepcje na salony za pomocą wspomnianego eksperymentu. W jego ramach prezentował badanym japońskie piktogramy, figury geometryczne i słowa w wymyślonych językach. Innymi słowy, bezsens, w żaden sposób nie podpięty do ich systemu znaczeń czy pojęć. W związku z tym obiekty nie powinny były wywołać jakiejkolwiek reakcji afektywnej, czy to pozytywnej, czy negatywnej. Jednakże badani, zapytani o to, czy coś im się podoba, czy nie, w większości nie tylko potrafili się określić, ale także wybrać spośród sprezentowanych im obrazów swoje ulubione. Jak się okazało, było to powiązane z tym, jak często dany obiekt oglądali. Czym częściej, tym bardziej się im podobał. Nie miało nawet znaczenia, czy pamiętali dany wzór. Ich mózgi naturalnie rozpoznawały znajomy kształt podświadomie i na bazie tego generowały pozytywniejszy bodziec. Zjawisko to, zwane efektem samej ekspozycji, jest dzisiaj jednym z najbardziej podstawowych mechanizmów reklamy. Nie chcemy Was tak naprawdę przekonywać do naszego produktu pięknym obrazkiem proszku do prania czy hamburgera. Chcemy jedynie, aby wrył się on w Waszą podświadomość i wywołał afekt, kiedy pójdziecie na zakupy. No dobra, ale kontynuujmy. Drugi eksperyment, o którym teraz opowiem, każdy z Was może przeprowadzić w domu sam za pomocą strony projectimplicit.com. Na czym polega? Udowadnia występowanie zjawiska tzw. torowania afektywnego, czyli wpływu afektu na dalsze podejmowanie przez człowieka decyzji. Załóżmy, że zaprezentuje komuś cykl słów: słoneczny, piękny, gruźlica i nadzieja. Afekt jako słaby przypływ czegoś na kształt emocji trwa krótko, zazwyczaj około sekundy. Jeśli jednak w przeciągu tej sekundy zadziała na nas kolejny afekt o podobnym działaniu, to przedłuży i wzmocni ten poprzedni. Wynika to z tego, że czas potrzebny, by nasz mózg afekt przetworzył i zaczął go odczuwać, to około 200 milisekund, a więc mniej niż czas trwania samego afektu. Problem pojawia się jednak, gdy nagle odbierzemy afekt o przeciwnym nacechowaniu, tak jak gruźlica w podanym przykładzie. Aby się przestawić na inną emocję, człowiek musi nie tylko odebrać afekt, ale także przestawić się na inną ocenę emocjonalną. Test, o którym wspomniałem wcześniej, bada czas reakcji człowieka na ciągi afektów.
jeżeli decyzja o tym, czy coś jest dla Ciebie pozytywne lub negatywne, zabiera więcej czasu niż poprzednie tego typu decyzje, to prawdopodobnie w sposób podświadomy odbierasz daną osobę czy zjawisko inaczej niż te poprzednie. Z tego powodu przestrzegam. Przeprowadzenie tego eksperymentu może skutkować bardzo negatywnymi doświadczeniami. Ujawni bowiem wszelkie uprzedzenia polityczno-społeczne, które wcześniej mogliście wypierać. Wynika to z tego, że raczej je odczuwaliście, a nie myśleliście nad nimi. Udowadnia to jednak, że decyzje emocjonalne następują w pierwszej kolejności przed tymi rozumowymi. Eksperyment ten wyjaśnia także takie zjawisko jak efekt aureoli, a więc przypisywanie pozytywnych cech do osób, które zrobią na nas dobre pierwsze wrażenie. Jako że wygląd jest jednym z pierwszych bodźców, jakie odbieramy, osoby bardziej urodziwe mają większe szanse na zdobycie pracy, otrzymują średnio niższe wyroki sądowe i mają większe powodzenie w związkach. Zapytam Cię teraz, szanowny widzu, jak się czujesz? Jesteś zrelaksowany? Pijesz sobie może gorącą herbatę? A może właśnie w tej chwili ten upierdliwy sąsiad z góry zaczął coś wiercić w ścianie? Albo z uszkodzonej studzienki pod blokiem wydobywa się bardzo nieprzyjemny zapach? Wszystko, o czym w tej chwili wspomniałem, wpłynie bowiem na Twój ostateczny odbiór tego materiału. Środowisko, w którym się znajdujemy, ma bowiem ogromne znaczenie przy nadawaniu ocen emocjonalnych, które, jak już wspomniałem, tworzą się w sposób podświadomy. Udowadnia to eksperyment przeprowadzony przez Alexa Jordana, który prosił napotykanych na ulicy ludzi do stawiania ocen moralnych w przedstawionych przez niego kwestiach. O czym jednak nie wiedzieli przechodnie, to to, że badacz celowo wywołuje w nich obrzydzenie. Na przykład, stając w pobliżu koszy na śmieci lub spryskując otoczenie cuchnącym sprayem. W innych przypadkach zaś nie robił nic i dbał o to, by rozmowa przebiegała w przyjemnych warunkach. Jak się okazało, badani wystawieni na smród lub nieprzyjemne otoczenie stawali się bardziej bezwzględni w swoich ocenach, a ich argumentacja była krótsza i bardziej agresywna. Jednocześnie byli jednak pewniejsi swych racji. Wiemy już więc, że system podejmowania decyzji w sposób emocjonalny występuje przed tymi strategicznymi, przemyślanymi decyzjami oraz że jest to system niesamowicie wrażliwy na otoczenie, w którym się znajdujemy. Do tego system ten działa troszeczkę jak budynek o słabych fundamentach, który nim runie, będzie się chylił ku konkretnej stronie. Zjawisko to określamy mianem torowania afektywnego. No i w tej chwili moglibyśmy stwierdzić, że tego typu system jest nie tylko bardzo wadliwy, ale wręcz niepożądany. Jednak w rzeczywistości jest kompletnie na odwrót. W poprzednim materiale wspominałem o ludziach, w których w wyniku uszkodzenia mózgu wyłączył się system, który umożliwiał im emocjonalne podejmowanie decyzji. Sęk w tym, że osoby te nie tylko nie potrafiły podjąć ostatecznej decyzji, ale często w wyniku tego uszkodzenia doprowadzały swoje życia do ruiny. Są jednak jeszcze dwie grupy ludzi, które udowadniają, że taki system nie tylko występuje, ale jest też nam w jakiś sposób potrzebny. Są to psychopaci i niemowlęta. Robert Hare jest znanym badaczem umysłów psychopatów. Twierdzi on, że ludzi tych definiują dwa zbiory cech. W pierwszej kolejności są to te rzeczy, które robią, a więc impulsywne zachowania antyspołeczne. A w drugiej cechy, których są pozbawieni, tak jak wstyd, poczucie winy czy współczucie. Nie należy jednak twierdzić, że są tych emocji pozbawieni zupełnie. Sam Hare udowodnił w swoich badaniach, że ludzie ci czują emocje, jednak dopiero w bardzo skrajnych sytuacjach, jak uprawianie seksu czy zadawanie fizycznego bólu. Jednak przez fakt, że do wywołania tych emocji potrzeba potężnych bodźców, psychopaci mogą być potencjalnie niebezpiecznymi osobami, takimi jak Ted Bundy, znany seryjny morderca z USA. Człowiek ten pracował swego czasu w uczelnianym telefonie zaufania, jednak nie po to, aby czynić coś dobrego dla świata. Uczył się w ten sposób rozmawiać z kobietami i zdobywać ich zaufanie. Umiejętność, która pozwoliła mu później zbliżyć się do swoich ofiar, których ból i cierpienie pozwalały uzyskać afekt. Coś, czego był przez większość życia pozbawiony. Zdecydowanym przeciwieństwem psychopaty zaś będzie dziecko. Istota, która już czuje,
ale niekoniecznie już rozumie. Psychologowie, chcąc zweryfikować, jak działa umysł dziecka, przeprowadzali dotąd mnóstwo eksperymentów. Jeden z nich wystawiał niemowlęta na sceny, które były fizycznie niemożliwe, na przykład znikanie jadących samochodów w ścianie. Kilkumiesięczne dzieci reagowały na nie szokiem, co udowadnia, że rodzimy się z pewnymi podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania fizyki naszego świata. Podobnie jest z naszym postrzeganiem świata społecznego. W eksperymencie Uniwersytetu Yale kilkumiesięcznym dzieciom prezentowano przedstawienie kukiełkowe o wspinaczach. Dzieci najpierw obserwowały trud wspinaczki głównego bohatera, a następnie jedną z dwóch scen. Druga kukiełka pomagała wejść na górę bohaterowi dzięki popychaniu go od dołu, lub inna zrzucała go ze zbocza, tuż przed osiągnięciem szczytu. Po eksperymencie obie kukiełki położono przed dziećmi. Badane niemowlęta dużo częściej sięgały po pomocnika głównego bohatera i odrzucały oprawcę. Gdyby w ich umysłach nie zachodziła jakakolwiek moralna analiza świata, wybory te byłyby losowe. Jednak tendencja w kolejnych badanych grupach była skierowana ku pozytywniejszej postaci z przedstawionej historii. Wszystkie te eksperymenty udowadniają nam, że emocje nie tylko pojawiają się przed samym procesem myślenia, ale także, że są nam one niezbędne do budowania zdrowych, funkcjonalnych społeczeństw. Bez możliwości zinterpretowania danego zjawiska jako dobrego lub złego, nie bylibyśmy w stanie budować żadnych systemów moralnych czy prawnych, które są wręcz niezbędne, aby funkcjonować jako grupa. Niemożliwe stałoby się też budowanie rodziny, rządzonej przez niepisane zasady i praktyki. Gdyby zabrakło emocji, stalibyśmy się jak maszyny, które nie podejmują decyzji ze względu na dobro drugiego człowieka, rodziny czy społeczeństwa, ale na bazie zimno skalkulowanego ryzyka i możliwych korzyści. Taka postawa doprowadziłaby nasz gatunek do upadku w wyniku podejmowania impulsywnych, wręcz psychopatycznych decyzji oraz nieumiejętności wyboru alternatywy spośród, cóż, rozwiązań, którym wcześniej nadaliśmy jakiś moralny ciężar. Całe szczęście posiadamy jednak ten irracjonalny system emocjonalnych odczuć i ocen, który umożliwił nam wyniesienie naszego gatunku do roli dominatora świata. I to nawet jeśli ten świat, który budujemy, nie jest idealny. Podobnie zresztą jak nasze oceny moralne i emocjonalne, które wyżej wynoszą czyjś koszmar niż teorie ekonomii. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się już wkrótce.